Dziś Audi A6 C7 dostanie m.in. nawigację opartą o mapy Google, czyli zamontujemy w tym aucie Android Auto i CarPlay. Cześć, jesteśmy ekipą sklepu Hadron i od ponad 25 lat doposażamy auta, więc zostaw subskrypcję i daj łapkę w górę, żebyśmy wiedzieli, że warto dla Was robić kolejne filmy. Tymczasem przenosimy się już do Audi A6 C7. Nasze Audi ma MMI 3G, co łatwo poznać m.in. po dwóch slotach na kartę SD. Musimy więc do naszego radia podłączyć moduł Android Auto i CarPlay zgodnie ze schematem, czyli dokładniej mówiąc moduł podłączamy między radio a wyświetlacz. Akurat w tym Audi i z tym MMI jest to stosunkowo proste, choć oczywiście wymaga to pewnych umiejętności. Dlatego też w najprostszej opcji zapraszamy na taki montaż do Warszawy. Tak czy inaczej, po takim montażu nic nie tracisz z fabrycznych opcji MMI, po prostu przełączasz się między systemem fabrycznym a naszym. Całością też sterujesz oczywiście z fabrycznego manipulatora. Nie będziemy tu też pokazywać wszystkich możliwości tego systemu, ponieważ na naszym kanale jest już kilkanaście filmików z Audi i innych aut, gdzie taki system zamontowaliśmy i tam to omawiamy, więc nie będziemy się tutaj powtarzać. Ważne, że masz tutaj przede wszystkim mapy Google z wyszukiwaniem głosowym, inne nawigacje, Spotify'a, Tidala, radio internetowe, audiobooki czy zestaw głośnomówiący. Generalnie wszystko to, co jest potrzebne kierowcy i to, co sprawia, że auto można wprowadzić w XXI wiek. Teraz widzicie Audi A6 C6, to jest fragment naszego filmu sprzed kilku tygodni. W rogu ekranu wyskakuje Wam też link do tego filmu. Tam pokazujemy trochę dokładniej te dwa interfejsy, omawiamy też różnice między nimi oraz pokazujemy, jak można za pomocą naszego modułu odtwarzać filmy na przykład z YouTube'a na ekranie MMI, także zachęcamy do tego, by ten film obejrzeć. Więcej informacji jest jak zawsze w opisie tego filmu, więc tam zajrzyjcie, jeśli takie rozwiązanie Was zainteresowało. A tymczasem tyle na dziś, do następnego filmu.